możemy rozpoczynać. Szachtar dzisiaj w swoich biało-czarnych strojach. Czerwono-niebiescy na czerwono-niebiesko. Czyli Lassina Traore, to jest piłkarz bardzo dobrze zbudowany. No i teraz było blisko, by zaskoczyć. Jeśli ogląda naszą transmisję, to oczywiście pionę serdecznie pozdrawiamy. Odzyskana piłka przez nasz zespół, konkretnie, jeśli dobrze widziałem, przez Marcina Cebulę. Szybkie przejście na lewą stronę. Tutaj jest Patryk Kun, pokazuje się Lederman, pokazuje się Tijanić. Kun wybrał Cebulę, ten ma trochę miejsca do strzału. Jeszcze jest Fran Tudor po prawej stronie. Dośrodkowanie i łapie Szewczenko. No pierwsza taka składna, dobra akcja. Wiemy, no może niezbyt piłkarska, chociaż ten obiekt całkiem sympatyczny. No ale kameralny tutaj, ten region Austrii, można powiedzieć, że słynie bardziej z narciarskich przygód. Ale teraz Arak w polu karnym, poprzeczka ratuje Szachtar Doniec przed stratą bramki. No, na razie jak... No ładnie tutaj pograli teraz zawodnicy Szachtara. Jest trochę miejsca w środkowej strefie, a ten strzał bardzo niecelny. Chyba będzie rzut rożny, tutaj takie jest wskazanie. No i teraz, jeszcze raz, odzyskujemy piłkę. Jest Jakub Arak, rozpędził się Kuba, jest Patryk Kun, uderzenie, ależ bramka Patryka. Wspaniałe uderzenie, wspaniałe zagranie naszego zawodnika. No i mamy bramkę, prowadzimy w 14 minucie 1-0. Ponownie Patryk, teraz jeszcze raz piłka na prawą stronę, no i zablokowany strzał. 25 minut gry już za nami. Podanie do na razie niezbyt widocznego Traore. Bardzo dobra interwencja, chociaż ofiarna, i chyba ucierpiał tutaj Vladan Kovacevic przy próbie złapania tej piłki. Jeszcze 3 minuty. Patryk. Podłączył się filigranowy prawy obrońca Dodo. Uwaga, Traore. Będzie rzut rożny, zablokowany przez chyba Zorana Arsenicia to uderzenie. I dobrze, bo chyba szło w światło bramki. Nie wiem, czy nawet jak się przejeżdża obok niego, to robi ogromne wrażenie. Traore w polu karnym na pozycji spalonej. Pokazuje w polu karnym naszych rywali. Uwaga, strzał Igora Sapały broni Szewczenko zawodnikom. Ładne teraz przyspieszenie, Cebula na prawą stronę do Wdowiaka, ten w pole karne. Zamyka akcję Patryk Kun, jeszcze raz Patryk Kun, uwaga, Cebula minimalnie, niecelnie. Dobra akcja naszego zespołu. Niewulis. Na prawym skrzydle Mateusz Wdowiak, zatańczył z piłką, jest tutaj Szelongowski. Daniel Szelongowski, no minął jednego obrońcę i na szczęście dla naszych rywali piłka po nodze. Ominęła światło bramki tutaj. No i czy będzie bramka? Nie ma. Minimalnie znów piłka wyleciała ponad poprzeczką. Rusza Tete, przy nim jest Rundić. Niebezpiecznie, ale radzimy sobie. Traore powstrzymany. Oj, niebezpieczny teraz w naszym polu karnym. Traore, słupek, nie ma bramki na całe szczęście. Ale na pewno duża mobilność i sprawność. Dośrodkowanie w pole karne, przedłużył Rundić. Z linii bramkowej wybija Szewczenko. Już na naszej połowie piłkarze rodem z Ukrainy. Musimy uważać. Aktywny Tete, ale też przytomnie Rundić kolejny raz interweniuje. Poprzeczka, och, niebezpiecznie tutaj była ta piłka, tak spadała. Trudno było obliczyć jej lot jeszcze w tym deszczu, który na pewno no, nie ułatwia takich interwencji na wspomnianej parze zawodników na prawym skrzydle. Oj, uwaga, niebezpiecznie i co? I mamy spalony tutaj tej bramki, sędzia nie uznał na całość. Iwi na lewe skrzydło do Żarko, lubi podłączyć się Żarko do przodu, no i uwaga, tam jest Długosz, jest Musiolik,
Faulowany chyba Wiktor i mamy rzut karny, proszę Państwa. Tak jest, sędzia wskazuje na 11 metr. Faulowany Wiktor długo, szambitnie powalczył tam nasz prawy wahadłowy o tę piłkę i to się opłaciło. Będzie szansa na podwyższenie prowadzenia. I co? I gol! I gol! 2-0 prowadzi Raków Częstochowa. Brawo Iwi! Ale to my jesteśmy teraz w ataku. Dośrodkowanie w pole karne. Ach, gdyby tutaj nie był czujny bramkarz Szachtara. Oj, niebezpiecznie. Musimy wracać. Pędzi tam Oskar Krzyżak. Wracają, ile mają sił w nogach piłkarze Rakowa. Pole karne, no i gol. I gol dla drużyny Szachtara Doniec. Kontaktowa bramka dla naszych rywali. Roberto De Zerbi już nie ma tutaj na boisku, pomaga zespołowi jak tylko może. Musimy uważać, wejście Arsenicia, jeszcze piłka w polu karnym, wybijamy ofiarnie, ale skutecznie za sprawą Wiktora Długosza. Pozwala jeszcze grać arbiter, chociaż popatrzył na zegarek i kończy to spotkanie, a więc w meczu sparingowym z Szachtarem Donieck wygrywamy 2-1 po golach Patryka Kuna i z rzutu karnego i Iwiego Lopeza.